Kochani, skoro tak osobistym akcentem zacząłem ten dzisiejszy wieczór z wami, tak pozwólcie, że dalej w tym duchu pójdę. Chcę dzisiaj wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym, mianowicie o powołaniu. Powołanie. Jest to przedziwna tajemnica, którą trzeba odkryć. Wiecie, do Boga wiedzie tysiące dróg, ale tylko jedna droga jest twoja. Ta droga, którą ci przygotował Bóg. I na tej drodze będziesz przeszczęśliwy. Skąd to wiem? Bo jestem na tej drodze. Słuchajcie, tak jak mówiłem, kupę lat byłem poza kościołem. Byłem święcie przekonany, że moją drogą to jest droga życia w świecie. Nigdy nie byłem ministrantem. Nigdy nie chciałem być księdzem. Na Onecie dzisiaj sam się zdziwiłem. Wchodzę na Onet, patrzę, a tam jakaś znajoma gęba. Nie, na dole, na pierwszej stronie. Stoi dwóch gości w tych mundurach komandosa z berecikiem. Patrzę, mówię, o, to ja, a to mój kolega. Nie? Otóż tam jest taki właśnie, ten kiedyś nagrałem ten program u Dorotki Wellman, w tym jeden dzień z, tam nie wiem czemu, zaprosiła mnie i nie chciałem za bardzo, ale się uparła, a przysłała mi tego fajnego Karola, który mnie do tego straszliwie namawiał, aż w końcu mnie namówił. No i mówię, dobrze, na koniec tego tam programu, znaczy jeszcze jak przyjechałem tam do nich, to ona mówi tak, proszę ojca, a może ojciec by tak, bo wyczytałem, że ojciec był tym komandosem, to może by tak tym, no, nunciako, bo tam wiedziała, że władałem kiedyś nunciakiem. Ja mówię, no tego, no, ale jak to, mówię, nunciaku? Mówię, ksiądz z pałkami. Nie, właśnie jak wam mówię, na różaniec to zamówię. Pani Dorotko, ja mam różaniec, różaniec, o różańcu mogło powiedzieć. Ale nie, proszę, chciałem zrobić to, być na pewno fajnie. Pani Dorotko, nie, bo to głupio trochę, nie? Ale tak mi namawiali, w końcu ja mówię tak. Pani Doroto, dobra, ja ten nunciako pokażę. Ale kurde, jak ktoś będzie miał tu do mnie pretensje, to ja to pani, do pani przyjadę. Osobiście pani uduszę za to. Nie? I tam jest na końcu, jest, znaczy ustawili kamery, nie ustawili, mówię, żebym jeszcze przed programem, żebym pokazał, jak to więcej będzie, żeby oni tam mogli sobie to tego, kamery właściwie ustawić. Wziąłem te pałki, machnąłem kilka razy, tak szybciej, oni się patrzą i słyszę zza kamer, o ku, skąd on przyjechał, z Iraku czy co? Ci kamerzyści, jak, bo ja jeszcze mam brata księdza najmłodszego i brat mówi do mnie tak, największy mój krytyk, wiesz co stary, kurde, to sobie gadko tyle nie zrobiłeś, co tym nunciakiem. Mówi, ja miałem przecież przepierniczone, mówi, chłopie imieniny, bo wszyscy, kto przychodzili, mówi, to ojca Kazimierza żeśmy widzieli w telewizji, nie? W tym programie. Mówi, jeszcze jeden przyjdzie i który mi powie, że mówi, to są moje imieniny, a nie jego. Nie? Ale bardzo mu tam się ten nunciako podobało w tym wydaniu i potem się okazało, że faktycznie moi bandziory, jak oglądali to, to potem telefony, smsy. Ojciec, o tym nie mówiłeś. Nie? No właśnie, jak to się stało, ten komandos i ta koloratka, ten świadek Jehowy. To właśnie, idę, jestem na weselu u
Ja byłem niewierzący, a więc towarzystwo niewierzące miałem wokół siebie. No i na ślubie cywilnym jestem u kolegi, świadkiem byłem u niego, nie? No i na tym weselu była jakaś taka starsza pani, lat 70, może lekko po. I ona przyszła do mnie i tak ze mną pięknie rozmawia, patrzy mi się w oczy, mówi: o, widzę, że pan taki inteligentny człowiek. I tak mi tu złodzi. A wiecie, jak tak facetowi tak patrzę, no starsza babcia, nie? Mówię: podrywasz mi? Nie podrywa chyba, nie? Bo ja wtedy tam miałem 23 lata może, nie? Po wojsku wysportowany. I tak pięknie mi słodziła. I mówi: widać, że jest pan ciekawy życia. I tam takie pytanka światopoglądowe, coś tam o Boga zahaczyła. Ja mówię: wie pani co? No idealnie pani trafiła, bo ja w tej chwili jestem na takim rozdrożu. Stoję sobie i nie wiem, w którą stronę iść. Z jednej strony za mną było wojsko, a do wojska sobie mówiłem: tutaj nie myśl o niczym, bo wojsko wszystko przerwie. I po wojsku mówię, patrzę, wielka dal przede mną, to całe moje życie. Co ja z tym życiem zrobię? Muszę jakoś je zagospodarować. Jak? No, byłem gościem do towarzystwa. W moim towarzystwie każdy się nie pokazywał, nie? No, bo wiadomo, że za mną może było stanąć, bo już mi nikt nie przejdzie. Był taki incydent, żebym prawdopodobnie wylądował w więzieniu za zabójstwo, bo koledzy poprosili mnie, że zostali pobici, żebym im poszedł pomóc, bo ci dwaj, co ich pięciu pobiło, moich kolegów, poszli tam do jakiejś restauracji na dancing. Mówię: chodź, my tam mamy znajomych, to nas wprowadzą. Wprowadzili nas. Ja mówię: którzy to pobili moich kolegów? Przed taki jeden wysokie chłopisko. I mówi: ja, bo co? Mówię: to musimy pogadać. On się pyta: no, mówi, to pogadamy. Mówię: ale jak pogadamy? Tak, wiesz, rękoma czy ustami? On mówi: ustami. No to jak ustami, to ja sobie ręce do tyłu. I wtedy facet z byka chciał mnie uderzyć. Ja się cofnąłem, uderzył w klatkę. Dwa szybkie ciosy. Gościu leży za fraki. I z balkonu chciałem go rzucić. Tylko w porę mnie złapał wykidajło. I ręce skręcił. Bo gdybym go rzucił, to prawdopodobnie tego nie przeżył. Młodzieńcza głupota, no bo ja coś tam potrafiłem. Bardzo dobrze władałem nunczakiem. No to zaraz chcieli się uczyć. To uczyłem chłopaków, jak to się robi. Do pewnego momentu, kiedy jeden z moich uczniów, który był naprawdę, no, gdzieś zdolnościami zbliżony do mnie, coś tak jak Bruce Lee machałem tymi pałeczkami. Nauczyłem go tego, kobieta wszystko nie, nigdy nie walczył tak naprawdę. Nie, walczył na, trenował na workach, a nigdy na ludzkim ciele. A to jest inaczej. Ten nunchaku wtedy odbija się. Zrobił przejście, bo długo szedł w nocy, spokojny chłopaczek szedł w nocy, długo zaczepiło, chce od niego papierosa. On mówi: nie ma, bo faktycznie nie palił. To mówię: to zaraz zobaczymy, czy nie masz. No, miał mu czako przy sobie, wyjął. Pierwszym uderzeniem powalił jednego, chciał zrobić przejście i wtedy dostał nóż pod żebra. Mówi, usłyszał tylko, jak się nad nim nachylił ten, który go uderzył. Mówi: chyba nie żyje, uciekajmy. Leżał tam z 3 godziny, dużo krwi stracił, ledwo co uszedł z życiem.
Od tej pory powiedziałem koniec, nikogo więcej nie będę uczył tej broni. Chętnie mnie widziano w towarzystwie, no ale przecież nie można całego życia przebalować. Z tym życiem trzeba coś zrobić. I ta kobieta idealnie starsza wpasowała się w te moje potrzeby. Umówiłem się z nią w środę na spotkanie. Przyszedłem do niej, panicznie sobie pogadali. Naprawdę była bardzo ciekawa rozmowa. Potem na drugie spotkanie, żeśmy mówili trzecie, przyszła inna pani, taka około 40, jeszcze bardziej wygadana. Przy kolejnym spotkaniu dowiedziałem się, że jestem świadkiem Jehowy. Bardzo mi to pasowało, bo byli bardzo kulturalnymi ludźmi. Było widać taka wspólnotę, ciepło. Zacząłem chodzić na ich spotkania, do domu modlitwy, na te nabożeństwa. Przestałem palić papierosy. Zacząłem się ładnie ubierać. Nie używałem brzydkich słów. Same och, ach. I wiecie, ja byłem gościem, który, jak wam powiedziałem, mniej niż zero w sprawach wiary. Ja skończyłem swoją edukację religijną na poziomie 8 klasy szkoły podstawowej. A wiecie, jak to w tych salkach człowiek się uczył? Więcej graliśmy w piłkę niż żeśmy ten... Do pierwszej komunii, to pamiętam, że się uczyłem, a później już nie. Nie? A więc prawie nic nie wiedziałem o tym Panu Bogu, o tych prawdach wiary. Kiedyś oglądałem taki film, Szachista. Możeście go oglądali. Gościu, zwykły listonosz, ograł, zremisował z dwoma arcymistrzami w szachy. A w jaki sposób? Oni nie chcieli między sobą grać, bo nie chcieli konfrontacji między sobą. Dlatego on zaproponował każdemu z oddzielna, żeby z nim zagrał. Z jakim tam listonoszem to się nie zagra. Nie arcymistrz. A on te ich ruchy podawał im na przemian. I tak naprawdę oni grali między sobą. Ja też taką metodę zastosowałem przy Świadkach Jehowy. Do Świadka Jehowy byłem katolikiem. Jak szedłem do katolików, to byłem Świadkiem Jehowy. I przedstawiałem poglądy Świadka Jehowy. Pracowałem wtedy na budowie w brygadzie 10-osobowej. Większość chłopaków tam to byli tacy normalni, przeciętni, wierzący, jak każdy jeden. Bardziej niedzielny, żaden tam nie był zaangażowany w sposób szczególny. Był taki tam starszy, Maksiu, miał 60 lat. I z tym Maksiem najczęściej się kłóciłem. I raz Maksiu mnie przyparł do muru. Mówi tak, no to jak tego, to pokaż mi Boga Świadków Jehowy. No proste. Psalmy śpiewam, modlitwy odmawiam, czytam słowo. To Bóg do mnie mówi. Mówi, wierzysz w Boga? Wierzę. A wierzysz w diabła? Wierzę. No to kto do ciebie mówi, Bóg czy diabeł? Ja mówię, no... Świadkowie Jehowy mają cytat na wszystko. Nie? I z rękawa. Po owocach ich poznacie. No tak, mówi, ale jak na te owoce będziesz czekał 60 lat, tak jak ja? I co? Jak to będzie błędna droga, to zawrócisz z niej? Mówię, nie wiem. A widzisz? Nie lubię być przypierany do muru, dlatego powiedziałem, słuchaj, a jak ty taki jesteś mądry, to pokaż mi Boga katolików. On mówi, zapraszam cię w niedzielę na mszę święto. A wie co? Maksiu, mówię, kłóciłem się z tobą, sprzeczałem, ale miałem szacunek do ciebie. A w tej chwili to, że ten cały szacunek do ciebie prysł. Czy ty jesteś na tyle durny i głupi, że ty wierzysz w ten biały kawałek chleba, że to jest Pan Bóg? To jest twój Bóg? Ja tego twojego Boga mogę wziąć, znieść i rzucić. To taki Bóg jest. A on mówi tak.
A co jest największym autorytetem dla świadka Jehowy? Ja mówię, jak to co? Biblia, Słowo Boże. To przynieś to Słowo Boże. Poleciałem do Pakamery, przyniosłem, bo zawsze nosiłem z sobą Słowo Boże, nie, Pismo Święte. Przyleciałem z tym Pismem Świętym, on mi otwiera i cytuję. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ten ma życie wieczne. Wierzysz w to? Żyjesz tym? O, to mnie zastopowało. I mówię, daj mi czas, ja to przemyślę. Myślałem, że znajdę na to jakąś wymijającą odpowiedź, ale nie mogłem znaleźć. I po 2 tygodniach do niego mówię tak, ty masz rację. Pokazał mi coś bardzo ważnego. I od tej pory powiedziałem świadkom Jehowy, dziękuję, nie będę więcej z wami rozmawiał, bo żeście mi nie powiedzieli ważnych rzeczy. Nie. Dopiero później zobaczyłem, na czym polega, bo wiecie, człowiek jak siedzi w czymś, to tego nie zobaczy. Bo ja nie szukałem argumentów dla obrony swojej wiary. Ja ich po prostu nie znałem. A jak oni mi czytali Pismo Święte, to po swojemu komentowali. Potem zobaczyłem, że tam nie ma Boga. Wiecie, kiedy? I teraz od tamtej pory jestem bardzo taki, no, wdzięczny świadkom Jehowy. Kiedyś idę sobie ulicą, po cywilnemu, jakieś 2 starsze panie rozdają strażnice. Nie? I mówią, może pan pisemko by tego, bo my jesteśmy gościelami jedynej prawdziwej wiary. A ja mówię, tak, patrzę strażnicę, mówię, tak, wiem. I dziękuję wam bardzo, bo bardzo wiele wam zawdzięczam. I one od razu tak się uśmiechnęły. No, a co nam pan zawdzięcza? Mówię, zawdzięczam wam poznanie Boga. Wy żeście mnie obudzili do wiary, do szukania Boga. A w jakim pan jest zborze? A wie, nie, jestem księdzem katolickim. O, to pan źle szukał. Nie, to pan źle szukał. Wie, nie, dobrze szukałem. Słuchajcie, chodzę po kolędzie, wchodzę, jest nawalony gościu. Ja księdza po kolędzie przyjmuję. I taka kobieta wychodzi, taka zaczerwiona, widać, taka zła. I ja mówię, a to może pani się tego pomodli z nami, co? Bo to widzę, że musi być jakaś sytuacja napięta, bo mąż pijany, a ona tutaj tego, na pewno się nie cieszy z tego powodu, że pijany mąż przyjmuje księdza. Ono mi tak, ja się z panem nie będę modliła, bo jestem wyznawcą jedynej prawdziwej wiary. Aha. Mówi, czy jest pani świadkiem Jehowy? Tak. Ale wy to ja tylko panią zapraszam do modlitwy Ojcze Nasz. Wszyscy tą modlitwę odmawiają. Nie będę się z panem modliła. Ale mogę z panem porozmawiać. Jak pan skończy z tym pijakiem? Dobrze. Z tym pijakiem się pomodliłem. Chwilę, że pobłogosławiłem mieszkanie. Mówi, nie pij bracie, bo źle skończysz. Pogadaliśmy sobie trochę. Idę do tej pani. I ta pani mówi tak do mnie, to proszę siadać. Mówi, ja wie, i co pani chciała mi powiedzieć? Jesteście bykami Baszanu, Słowo Boże was mówi, piekło będzie wybrukowane waszymi głowami księżmi, głowami księży. Jak się na nią patrzę, mówię, pani co, prawdopodobnie ma pani rację. Nie mam zbyt wysokiego mniemania o sobie. Bo autentycznie mówię, jestem grzesznikiem. Zdaję sobie sprawę z tej swojej grzeszności. Ale kto pani dał prawo wysyłać mnie do piekła? Czy pani jest Bogiem?
Czy pan jest sędzią ostatecznym? Mówi, widzi pani, dała pani piękne świadectwo. Ja już wiem dzisiaj na pewno. W to, co pani wierzy, to na pewno nie jest Bóg. Dlaczego? Bo w pani sercu jest nienawiść. A gdzie jest nienawiść, tam nie ma miejsca na Boga. Jeżeli jest w twoim sercu nienawiść, mówię, to nie ma w twoim sercu miejsca na Boga. Bóg zapłać, będę za panią się modlił. I sobie poszedłem. Właśnie, kochani, widziałem tam zbiór zasad ludzkich, ale nie Boga. Wiecie czemu? Na jakiej zasadzie oni łowią tych swoich wyznawców? Na bardzo mętnej wodzie. Ludzi, którzy mają ogromny problem z sobą, ze swoim grzechem, nie radzą sobie, nie? Biorę ich za mordę i mówię tak. Jak nie będziesz robił tak, jak my ci mówimy, a więc przestań palić, przestań się łajdaczyć, przestań przeklinać, ładnie się ubieraj, przestań chlać. No i ten człowieczek mówi, tak, to jest moja nadzieja. Ale co się dzieje, jak zaczyna chlać i się łajdaczyć? To go wyrzucają. A co Jezus powiedział? Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, obciążeni, ja was pokrzepię. Właśnie Jezus przyszedł do takich ludzi. Do ludzi, którzy źle mają. To jest właśnie typowe znamie sekty. Ale nie o tym miałem mówić. Zobaczcie, po tym poznałem taką cudowną dziewczynę. Kiedyś wchodzę do kafejki, gdzie się moja ekipa spotykała. Patrzę, siedzi taka blondyna, jejciu kochany. Od razu mi się nogi miękkie zrobiły, bo bardzo lubię blondynki. I mówię, ale ładna, kurde. A mówi, nie, nie, zaraz od razu, daj sobie spokój, nie ma szans, nie ty. Nie? Byłem zakompleksiony jeszcze wtedy. Ale się okazało, żeśmy wymienili jedno zdanie. To gdzieś jest jakaś chemia, takie coś, że no, ona się zakochała we mnie, ja w niej, od pierwszego wejrzenia. Pięknie, cudownie było, żeśmy ponad rok chodzili z sobą. Mądra, ładna dziewczyna, pobożna, czy mnie zachwyciła? Zachwyciła mnie tym, że siedząc przy stole u tam u kolegi, żeśmy byli na obiedzie, patrzy ona w mnie ojca i syna. Nikt się nie żegna, ona się żegna przy obiedzie. I zrobiła na mnie wrażenie. Dlatego, że pobożność nie była dla mnie wtedy taka jeszcze ważna. Było ważne dla mnie co? Że ona była sobą. Bez względu na to, w jakim towarzystwie jest sobą. I ty mi zaimponowała. Wziąłem pierścionek zaręczynowy. Pojechałem się oświadczyć. Jestem pierwsza noc, którą spędziłem u nich w domu. Kurde, wiecie, jak to jest ciężkie się oświadczyć? Nie? Mówię, tydzień czasu miałem spędzić u niej, miałem się oświadczyć i mieliśmy dać nam zapowiedzi. Ale rano, kiedy wstałem w swoim pokoiku, usiadłem sobie na łóżko i nagle opadły mnie wstrętne myśli. Aha, a jeszcze o nim powiedziałem jednego, że jak zacząłem z nią chodzić, to jej powiedziałem takie słowa. Słuchaj, jesteś ostatnią dziewczyną, z którą cokolwiek kombinuję. Jeżeli z tobą nie ułożę sobie życia, to chodzi mi po głowie myśl o kapłaństwie. Ta parsnęła śmiechem, czy cyrki ze mnie robisz? Wiesz, ja nie wiem czemu, ale tak coś we mnie jest. Ale tak się pięknie wszystko układało tu, ten. Siedzę sobie na tym łóżku,
Tak sobie myślę, kurde, Kaziu, to nie jest dla ciebie. Nie zmykaj stąd. Wiecie, w tej mojej głupiej głowie tak się zaczęło to wszystko tego. Ja mówię, kurde, po co to mi wszystko? Ale to było tak silne, że nie miałem innego wyjścia. Po śniadaniu mówię do niej, słuchaj, muszę wracać do Olsztyna, bo mam bardzo ważną sprawę do załatwienia. Była bystra dziewczyna, przy rodzicach nie chciała nic mówić. Mówi, to cię odprowadzę na dworzec. Po drodze, co kombinujesz? Wymówiłem ci kiedyś i dzisiaj ten głos się odezwał. Muszę jechać i rozeznać i być pewny tego, co ja chcę. Żeśmy się nigdy więcej już nie spotkali. Wiecie co? I taki jeszcze bardzo ważny moment. Mając 17 lat, spędzam wakacje u kolegi na Śląsku w Porębie. Takie małolaty zwariowane, trochę wysportowane. Rano wstajemy, idziemy biegać. Trzech nas tam było, idziemy biegać. Pobiegaliśmy sobie, to była niedziela. Z rana już sobie pobiegali. Potem mama tego kolegi zrobiła nam śniadanie. Po śniadaniu gdzie? Na basenik. Idziemy. Poszliśmy na basen, a że mieliśmy tylko jedne buty, to żeśmy te buty zamoczyli już biegając po rosie rano, no to bez butów żeśmy podwinęli sobie nogawki. Idziemy. Wirażki. 17 lat, łebki po 17 lat. Środkiem drogi w mieście idziemy, nie? Tak, samochody trąbią, starsze babcie stukają się po głowach, nie? Młodzi się z takim uśmieszkiem na nas patrzą. A co to dla nas? Poszli na basen, popływali, po piwku, że sobie bili po jednym, po drugim, nie? Bohaterzy. Koło południa, koło 12 wracamy z powrotem. No i coś mnie odbiło. Pytam się do kumpla, ty, gdzie tu są ładne dziewczyny? Za 10-12. W kościele, na sumie. No to dawaj do kościoła. Nie? No też żeśmy poszli do kościoła. Właśnie ludzie się tam zgromadzili. My żeśmy stanęli z tyłu, nie? Bez butów. W podwinięte spodnie. Wiecie, jak my żeśmy wyglądali? Msza święta, kazanie i po kazaniu co jest? Kolekta, koszyczek. I ksiądz chodzi z koszyczkiem i podchodzi do nas. Ja stałem jako pierwszy. Spojrzał się na mnie. Potrwały sekundy. Nie? I tak stał z tym koszyczkiem. A ja mówię, tak mi się głupio zrobił, mówię, kurde, jak mu tu się pozbyć? Nie. Ciach, ciach, po kieszeniach, żeby jakąś chociaż złotówkę wyjąć, mu tam wciepnąć, żeby sobie poszedł, żebyś na mnie patrzył. Nie? Ale nie miałem nawet złotówki przy sobie. I on przeszedł dalej i zobaczył jeszcze dwóch takich jak ja. Nie? I poszedł. A ja wtedy mówię tak. Głupio mi się zrobiło, że tej złotówki miałem, bo przepiłem na tym piwie. Mówię, Panie Boże, ja w Ciebie nie wierzę. Nie? Ale jakbyś był, to wierzę, pieniędzy nie mam. Jak chcesz, to sobie możesz mnie wziąć. Słuchajcie, miałem wtedy 17 lat. To mi się przypomniało dopiero wtedy, jak się nawróciłem. Jak Pan Bóg nas poważnie traktuje. I dzisiaj mówię do młodzieży, uważajcie, co mówicie Panu Bogu. Bo On się o każde słowo upomni. Kochani moi, już jako ksiądz pracowałem wśród głuchoniemych. Jadę sobie rowerkiem, nie? Zawsze w sutannie jeździłem na rowerze. Zimą to było nieraz tak fajnie wyglądało, bo ja tak, jak za szybko pojechałem, a jechałem bez trzymanka, nie? No to nieraz te koło mi podskoczyło i
czy sutanna się wkręciła w ten, łańcuch, nie? I tak już raz mi się zdarzyło, tak sobie pojechałem mocno, że taki facet mówi, podeciął, żyje ksiądz, nic mi nie będzie. Otrzepałem się i w porządku. Kiedyś sobie jadę tym rowerem, idą takie dwie dziewczyny, takie 17 lat szły, takie moje znajome, ten do mnie zachodził nieraz pogadać sobie. I patrzę, one idą, mówię, dziewczyny, pod tego zatrzymałem się, pogadałem z nim chwilę, mówię, to może was podrzucić. On jasny. I tak, ten, blondynka siadła z przodu na ramę, brunetka z tyłu na ten, na ten, a ja w sutanie z nimi po mieście, nie? No potem do proboszcza dochodziły takie wieści, że ten ksiądz z dziewczynami na rowerze jeździ. Proboszcz mówi zawsze, to dobrze, że z dziewczynami, a nie z chłopakami. A, był taki wyrozumiały człowiek. I właśnie jadąc tym rowerem, raz taka pani mnie zatrzymała. Przepraszam cię za bardzo, muszę mi chwilę pogadać. Bardzo proszę. Ona mówi, ja jestem doktorem psychologiem. Mam doktorat skończony. Ja tak zawsze księdza obserwuję, jak tu ksiądz przyjeżdża, mówi koło mnie, bo ksiądz zawsze mówi, centralnie koło mojego okna przyjeżdża, mówi, jak jedzie tam do tych swoich głuchych. I mówi, ja widzę, że ksiądz zawsze jak jedzie, to sobie albo gwiżdże, albo śpiewa, albo nie trzyma kierownicy. I tak sobie myślę, taki Boży wariat. Nie? Mówi, ksiądz musi być człowiekiem szczęśliwym. Mówię, tak, jestem człowiekiem przeszczęśliwym, bo jestem na swoim miejscu. Bo jestem na swoim miejscu. Słuchajcie, na pewno bym tego swojego powołania nie zamienił. Siedzę prawie 20 lat w więzieniu. Kurczę, bandziory, kraty. Wiecie, to nie jest tak, jak tutaj wy może widzicie, o tego głosi Słowo Boże, nawracają się. No tak, tak. Ale proza życia polega na tym, że raz dostaję w łeb od klawiszy, a drugi raz od bandziorów. Nie? I muszę patrzeć z tymi i z tymi. Mam nieraz takie momenty, że muszę, na przykład jak mam dzień wolny, to się odcinam od wszystkiego. Zamykam się w swojej celce i nie wychodzę z niej przez cały dzień. Tylko pójdę zjeść, wrócę, pomodlę się, poczytam, jestem zamknięty. Nie? Mam taką potrzebę pobycia sobie sam. Nie? Ale jestem przeszczęśliwy, bo jestem na swoim miejscu. Kochani, jak bardzo ważne jest być na swoim miejscu. W seminarium będąc, ojciec duchowny taki test nam zrobił. Odczytał list, który dostał od pewnej pani. Bardzo ciekawa sprawa. Ta pani, mając może 18, maturę robiła. Była przed maturą. Było majowe u Matki Bożej. I mówi, wtedy tak się pięknie poczuła na tym nabożeństwie, że zapragnęła oddać swoje życie Panu Bogu. Mówi, jak zrobi maturę, to zostanie siostrą zakonną. Ale po maturze wybrała stomatologię. Nie? Nabożeństwo prowadził właśnie ten ojciec. Ojciec duchowny nasz. Po maturze wybrała stomatologię. Będąc praktykantką w gabinecie, no i tam było niższe seminarium duchowne. Przyjeżdżali ci chłopcy z tego niższego seminarium duchownego. Fajne chłopaki, przystojne, nie? No i ona nie wiedziała o tym, kto to jest. I do jednego coś więcej poczuła. Zaczęli się spotykać, rozmawiać
i tam coś miało być między nimi więcej. Ale jak ona się dowiedziała, że to jest przyszły ksiądz, bo tak się traktuje tych z niższego seminarium, to, że to jest przyszły ksiądz, to ona powiedziała mu: słuchaj, nie będę z Panem Bogiem walczyła. I odesłała go. A on nie chciał. Nachodził ją. No to ona wpadła na taki cudowny pomysł, że weźmie chłopaka, który chorążego z wojska, dobrego kolegę, i go przedstawi jako swojego narzeczonego. I on, jak ona mu go przedstawiła jako swojego narzeczonego, wściekł się. I mówi tak do niej: żebyś była przeklęta, żebyś nigdy nie zaznała szczęścia. I wyszedł. Za to, co mi zrobiłaś. Trzasnął drzwiami, wyszedł. Ta kobieta, ta stomatolog, wyszła za mąż. Za tego chorążego. Chorąży był do ślubu fajnym facetem, a po ślubie, no niestety, musiał dostosować się do wymogów ówczesnych realiów. Czyli dziecko im się urodziło, zakazał go ochrzcić, nakazał zdjąć wszystkie symbole religijne, obrazy krzyży z domu i sam nigdy nie chodził do kościoła, żonie też utrudniał. Po 6 latach tego życia ta kobieta zostawiła tego człowieka, bo nie szło z nim żyć. Żyła sama. Pięknie wychowała swojego syna. Na bardzo wartościowego, fajnego człowieka, który skończył studia, był inżynierem budowlanym. Ona się cieszyła tym synem. Syn znalazł sobie kobietę, wziął ślub, ona mu urodziła dziecko i 2 lata później go zostawiła. Wyjechała za granicę, a on został z tym dzieckiem. Pewnego razu, wracając z pracy, dostał wylewu krwi do mózgu. Leżał sparaliżowany w łóżku. Ta matka zajmowała się jego synem i nim. Wzięła różaniec do ręki i się pytała: Panie Boże, dlaczego? Panie Boże, dlaczego? I tylko jedna odpowiedź przychodziła: przekleństwo, przekleństwo tamtego człowieka. Kto może zdjąć to przekleństwo? Ten ksiądz. Słuchajcie, po 40 latach ona szukała księdza, który wtedy miał, już po 40 był. Dwa lata go szukała. W końcu go znalazła w wyższym seminarium u nas duchownym. I przysłała mu ten list. Z prośbą, żeby on, opisując całą tą historię, którą wam opowiedziałem, żeby on zdjął z niej te przekleństwo, bo ona wie, że tylko on jest w stanie to uczynić. I on nam to wszystko przedstawił. Mówi: słuchajcie, w czym tu jest problem? Nie? Mówi: będziecie kiedyś ojcami duchownymi. Gdzie tu jest problem? No my oczywiście wszyscy też tak, żeśmy szli w tym kierunku, że to jest to przekleństwo. Ale ten stary, doświadczony kapłan, miał wtedy 83 lata, mówi: nie, jesteście w błędzie, żeście jednej rzeczy nie zauważyli. Mówi: pamiętacie to nabożeństwo majowe? Pan Bóg do niej przemówił. Chciał, żeby służyła mu w zakonie. Ale ona wybrała inną drogę. I na tej drodze, poprzez ten krzyż,
ona się uświęciła. Idąc drogą życia zakonnego, ona też by się uświęciła. I odpisał jej w ten sposób. Potem dostał list od niej tej treści. Ojcze, dziękuję Ci. Teraz mogę spokojnie umierać. Bo wie. Wie, jaka miała być jej droga. Rozeznała. Kochani, bardzo ważne jest rozeznanie swojej drogi. Ja będąc na drugim roku, czyli po filozofii, nagle straciłem powołanie. Zacząłem, były wakacje, jeździłem ciągnikiem, na ciągniku różaniec odmawiałem, nie? Przychodziłem późnym wieczorem do kaplicy, sobie siadałem, brałem Pismo Święte, żeby sobie pomedytować i ja zasypiałem, koledzy mi podmieniali to Pismo Święte na jakieś tam inne bzdurne książki, nie? I się śmieli ze mnie, że ja potem mówię, no faktycznie chłopie, jak ty masz być traktorzysto, to po co ci koloratka, nie? Daj sobie spokój. I podjąłem decyzję o wystąpieniu z seminarium zakonu. Mówię, kurczę, porąbało mi się w tej głupcy wtedy. To nie był głos Pana Boga, to był Twój głos, chłopie, żeś sobie ubzdurał. Gdzieś tam w sercu była ta jeszcze taka ogromna tęsknota za tą ludzką miłość, za tą miłość do tej dziewczyny, bo nigdy jej nie przestałem kochać. Mówię, muszę wyjść stąd. Podjąłem decyzję. Występuję. I taki spokój przyszedł. Taki spokój przyszedł. Bo byłem pewny tego, co chcę zrobić. Decyzję podjąłem na początku sierpnia. I pod koniec sierpnia dostaję telegram. Nie. Dlaczego, mimo tego, że podjąłem decyzję, dlaczego byłem jeszcze w zakonie? Dlatego, że 8 września wygasają mi śluby zakonne. I mówię sobie, odejdę bez problemów, bez żadnych zobowiązań, bo śluby wygasną naturalnie. I nie odnowię drugich i w porządku. I czekam do 8 września, mówię, koledzy złożą śluby, ja odejdę. Ja ich nie złożę. I pod koniec sierpnia dostaję telegram. Napisała telegram matka tej dziewczyny. Ta dziewczyna w międzyczasie wyszła za mąż, bo już wiedziała, że nie ma na co czekać. Wyszła za mąż i urodziła dziecko. Ja nie widziałem wtedy. Po dziecku dostała białaczki. I ten telegram był takiej treści. Teresa nie żyje. Wiecie, wziąłem ten telegram, poszedłem do kaplicy i siedzę przed tym Panem Jezusem, tak sobie myślę, Panie Jezu, co to wszystko znaczy? Nie? Bo teraz dopiero mi się wszystko zakręciło. Byłem taki pewny siebie. I wtedy taki wewnętrzny głos, który mi mówił, może tutaj gdzieś. Chłopie, czego ty szukasz? Zobacz, głupcze, gdybyś wtedy nie posłuchał mojego głosu, to dzisiaj co? Dzisiaj byś był wdowcem z dzieckiem i ze świadomością niezrealizowania swojego powołania. To jest piekło na ziemi, jak człowiek nie realizuje swojego powołania. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby odkryć swoje powołanie. Rozeznać swoje powołanie. Na jakiej drodze chce mnie widzieć Bóg? Kochani, Bóg daje mi nas taką łaskę. Kilkakrotnie mi to się zdarzyło, że patrząc na człowieka,
rozeznałem jego powołanie. Kiedyś taki na pielgrzymce na Jasną Górę idziemy sobie z Iławo i tak sobie leżę taki zmaltretowany tą pielgrzymką, bo tam to były pielgrzymki, po 40 kilometrów się szło dziennie, oj, to tam masakra była. Te moje bandziory to tak padały jak muchy, nie? A takie chłopy. No i taki obok mnie, kawałek dalej, leży chłopaczek i tam tra-la-la do dziewczynki, nie? Porywa ją i to widać tak, jak ją tam tego uwodzi. Ja tak się podniosłem, no, miał taką ksywkę Dżabar. Mówię, Dżabar, zostaw to laskę. Mówi, a czemu ojcze? Mówię, bo ty będziesz księdzem. O, ha, 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 ale ty to masz humor, mówi. Kochani, 5 lat później był dziennikarzem w radiu, w telewizji, w gazetach pracował. Przychodzi do mnie tak, ojciec, to może jednak się przyjrzymy temu mojemu powołaniu, co? I zrobił taki numer. My będziemy pracować przez rok czasu z tobą, to ci powiem, czy coś będzie z tego, czy nie. I zrobił taki numer. I bym powiedziałem, że wiesz, wszystkie znaki na niebie, na ziemi wskazują, że powinieneś jednak iść zobaczyć. I chociaż nowicjat, żeby przeszedł. A ten miał instynkt stadny. Nie? Czyli zawsze miał, lubiłem mieć kolegę przy sobie. Wysłał SMS-a, poszedł do księdza decyzjalnego, żeby to sprawdzić. Nie? Ten ksiądz mu powiedział tak, no wiesz, skoro on tak mówi, ja też tak czuję, że no, przynajmniej powinien to sprawdzić. Nie? No to ten mówi, wiesz, taki jeszcze był jeden chłopak, mówi, ale on tam 2 lata temu mówi, był u mnie, mówi, ale to on już nie, on już, z niego już nic nie będzie. A mówię, a jak on ma tam ten, jak on się nazywa? Ja to mam gdzieś jego numer telefonu. Dał mu numer telefonu, a ten wziął, napisał mu SMS-a. Chcę z tobą pogadać. Wysłał, patrzy, nie wie od kogo, pyta się, kto jesteś i o czym chcesz pogadać. A on napisał mu tak, chcę pogadać o twoim powołaniu. Słuchajcie, ten facet miał wtedy 32 lata. Jak dostał tego SMS-a, on już zapomniał o tym, co 2 lata temu miało być. Dostał tego SMS-a, nagle zrozumiał, bo dla niego to jakby jak głos od Pana Boga, nagle zrozumiał, że on powinien to jeszcze raz sprawdzić. I obydwaj poszli do oblatów. Niebawem będą święceni. Tylko niestety całe miasto na mnie gadało. Wchodziłem do sklepu, takie ładne dziewuchy, mówię tak, o, to ten, mówi, tego Sylwka do klasztoru wysłał. Ale autentycznie odnalazł się i mam z nim kontakt, naprawdę jest szczęśliwy. Także słuchajcie, kochani, tego Pana Boga, słuchajcie swojego serducha, bo mówię, nie bać się szczerego dialogu z Panem Bogiem. Nie bać się szczerego dialogu. Dobra, kochani, aha, wiecie co? I najważniejsza rzecz. Wiecie, że rekolekcje, ci wszyscy, którzy uczestniczą w rekolekcjach świętych, mają odpust zupełny. Jeżeli ktoś uczestniczył we wszystkich naukach, jeżeli jest w stanie łaski uświęcającej, szczerze się odwraca od wszelkiego grzechu, to dzisiaj może dostąpić łaski odpustu zupełnego. Nie wierzycie w te odpusty. Ja wam powiem, jak to wygląda. Odpust to jest tak. My piszemy księga. Zapisujemy księgę naszego życia. Nie? No i tam są piękne rzeczy i bardzo złe rzeczy. Te piękne rzeczy możemy tym z tego być dumni, ale z tych brzydkich rzeczy nie jesteśmy dumni. I dzisiaj Pan Bóg bierze tą kartkę z tego twojego zeszytu, te twoje książki, która ma tam twoje imię, wydziela.
wrzuca do ognia swojego miłosierdzia i mówi: zapisuj na nowo. I zobacz, Kościół daje nam takie możliwości, a my z tego nie korzystamy. Bo słuchajcie, to jest darowanie kar doczesnych i wiecznych. Odpust zupełny. Odpust zupełny to darowanie kar doczesnych i wiecznych. Bo wiecie, my się spowiadamy, my wyznajemy Panu Bogu grzechy, Pan Bóg nam odpuszcza. Ale konsekwencje grzechu zostają. I to trzeba odpokutować. Albo tu, albo tam. A dzisiaj przez takie rekolekcje, przez udział w tych rekolekcjach możecie właśnie zmazać ten dłużny zapis. Jeszcze jest jeden warunek. Trzeba odmówić modlitwy nakazane w intencjach Ojca Świętego. Dlatego wstaniemy, kochani. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Usiądźcie jeszcze, usiądźcie. Słuchajcie, kochani, dziękuję Wam za Waszą cierpliwość, bo jesteście fantastyczni. Macie dla mnie tyle cierpliwości, że jejciu kochany. Cieszę się bardzo, że mogłem wśród Was być, bo to jest piękna sprawa. Jest piękna sprawa. Wy jesteście, kochani, nadzieją Kościoła. Idzie ogromna walka. Ale ja się cieszę, że idzie walka. Święty Tertulian, filozof, powiedział takie słowa: krew męczenników jest posiewem chrześcijan. Zobaczcie, im bardziej nam się do tymka dobierali, to tym Kościele było lepiej. Tym więcej było świętych. I ja wierzę Panu Bogu. Widocznie jest to nam potrzebne. Jest nam potrzebne oczyszczenie. A cierpienie jest zawsze oczyszczające. A więc odwagi, nie bójcie się. Chrystus mówi: ja jestem z wami. Dzięki za ofiary, któreście złożyli. Te ofiary jak zawsze pójdą na misję, bo z tego, co my zarobimy, to oddajemy na takich rekolekcjach, misjach, to oddajemy to do naszej prokury misyjnej i to wszystko idzie na misjonarzy. Wiecie, że byłem takim historycznym pulsem. Jak zaczynałem prenowicja, czyli ten przed nowicjatem, te 2 tygodnie, nas było 89. Z całej Europy się zjeżdżali, żeby zobaczyć, czy to prawda. Do święceń doszło 20. Z tego 16 jest na misjach. Od Kanady Północnej, tam pod biegunem, aż po Afrykę. Rosję, Ukrainę, Białoruś, Madagaskar, Australię, Chiny, Hongkong.
tam właśnie moi koledzy pracują. I na takie tam właśnie misje te pieniążki wysyłamy. Kochani moi, jeszcze będą grupki dzielenia, tak? Ślicznie. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Wszystkiego najlepszego. Wesołych, radosnych świąt Zmartwychwstania. Przeżyjcie te święta Zmartwychwstania. Wiecie co, jestem gaduła, ale koniecznie to muszę jeszcze opowiedzieć. Pozwólcie, dobra. Właśnie święta wielkanocne. Słuchajcie, wychodzę w Lublińcu na Śląsku na ambonę, taki rozradowany, prowadzę mszę świętą w Dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Wychodzę, taki naładowany tym wszystkim, nie? I mówię, Pan z wami do ludzi, z taką radością. Patrzy na kościół, a tam, bo to była siódma rano. I duchem fajnie. Patrzy mnie. Jeszcze raz, Pan z wami. A tu znów. I z duchem fajnie. Jak już trzeci raz powtórzyłem, to oni się patrzą na mnie. Nie? Taki pomruk po kościele poszedł. Oj, chyba ksiądz zwariował. Coś mu odbiło. Ja byłem znany z takich numerów, że różne takie teksty wstawiałem. Mówię, znów coś tam mu odbiło. Mówię, ludzie, Pan Jezus zmartwychwstał dzisiaj. Ale wy w to nie wierzycie. Mówię, bo tak nie przeżywa zmartwychwstania człowiek, który w to wierzy. Kochani, co ja zobaczyłem? Że zmartwychwstanie, ten dzień zmartwychwstania się przeżywa pięknie, jak się przeżyje ten okres Wielkiego Postu. Właśnie w takim duchu refleksji umartwienia. Także życzę wam tego pięknego zmartwychwstania, żeby ten Chrystus zmartwychwstał tutaj, w naszych sercach, żeby się wydobył z tych naszych wszystkich popiołów. Mógł wam zapłacić.